Ambulate, Witam Doom, serdecznie na Lupo, moim kanale. Habetus Przed i Wami kolejny odcinek serii Proszę Shadow of the Tomb Raider. Spadliśmy do takiej krypty, ruszamy się poprzez drogę krzyżową. Takie mamy zadanie i teraz będziemy chcieli rozwiązać zagadkę z tym światem. Okej. Okay. Tutaj mamy jakieś ciekawostki pokazane? Nie. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Okej, okay, tak to zrobimy. No to nie było trudne zadanie. Sporo krzyży. Nie chciałbym zostać tu pochowany. Z głową rzuconą za jakiś krzyż. Krocz, kiedy masz przy sobie światło, aby ciemność cię nie pochłonęła. Wygląda na wskazówkę. Albo groźbę. Wygląda jak Maria Dziewica. Stacja trzecia. Jezus spotyka swą matkę. Zobaczmy, co tutaj mamy. To wygląda na zakurzone. Podsadzę cię. Zadziałało. No, bardzo proste te zagadki. Jak na ten, można powiedzieć, już etap gry, gdzie już tyle przeszliśmy, to myślałem, że będą trochę trudniejsze zagadki tutaj. Co stało się z tymi ludźmi? Wygląda na to, że światło coś włączyło. Lara! To było fajne. Nie jest. Masz szczęście, że to było trochę zardzewiałe. To musi być stacja czwarta. Tak. Przyjrzyjmy się tym freskom. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Przyjrzyjmy się tym freskom, okej? Okay. Na tym jest widoczna kobieta. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Patrz, ktoś inny też się zbliżył, ale miał pecha. Wygląda, jakby przyjmował tutaj krzyż. Okej. Okay. Wygląda na to, że tutaj musimy coś pokręcić. Ci ludzie wyglądają, jakby byli torturowani, podwieszeni pod sufitem. Nie wydaje mi się, żeby to była zwykła krypta. W każdym jest takie oznaczenie, zobaczmy. Okej, okay. Nie wiem, czy to była właściwa droga. Stacja piąta. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Może i dobra droga była. Tam jeszcze widzieliście, w każdym z tych było komór takie oświetlenie, znaczy takie światło do przesunięcia. Okej, okay. Tutaj znowu mamy zabawę ze światłami. Lara, czy to jest to, co myślę? Znowu stacja drogi krzyżowej? Ale z mumiami. Czy to nie jest świętokradztwo? Niekoniecznie. To może być uznane za ostateczne poświęcenie. Albo byli po prostu chorzy. To muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Dobra, zobaczmy, tutaj mamy stację drogi krzyżowej. Niesie na plecach krzyż. Chyba musi teraz podnosić krzyż. Jezus do krzyża przybity. Wydaje się, że przemywa mu twarz. Czyli Lopez odtworzył całą drogę teraz krzyżową za pomocą mumii. To chyba się to wracało. Teraz go niosę. Wydaje mi się, że to było miejsce kultu dla podziemnej sekty. Dosłownie. Domyślam się, że chodzi o sektę z tamtej ulotki. Zobaczmy, teraz coś mamy. To obrzydliwe. Cieszę się, że nie byłoby tutaj Lopeza. Dobra, to możemy tylko obracać to.
tutaj możemy wpaść. Ten napis. Nie bój się tych, którzy zabijają ciało, ale nie potrafią zabić duszy. Było to bez? Nie pozwól Lopezowi namieszać ci w głowie. I tak sprawił dużo kłopotów. Dobra, do dzieła. Zobaczmy. A teraz go niosą. Czyli wygląda na to, że musimy po kolei wszystkie stacje przejść drogi krzyżowej, okej. Teraz tu mamy już zdjęcie z krzyża. Tego niosą. To ją bierze krzyż. I też nie są one po kolei ustawione. Niesie na plecach krzyż. Chyba musi teraz podnosić krzyż. Jezus do krzyża przybity. Czyli Lopez odtworzył całą drogę krzyżową za pomocą mumii. To chyba się dobrać. Wydaje mi się, że to było miejsce kultu. Teraz go podnoszę. Domyślam się, że chodzi o sektę samej ulotki. Mhm. Okej, dobra. Depnijmy to do przodu. To obrzydliwe. Cieszę się, że nie było mi tu Lopeza. I teraz czemu możemy to przykrzywić, żeby to w drugą stronę odbijało? Ten napis. Nie bój się tych, którzy zabijają ciało, ale nie potrafią zabić duszy. Okej, czyli możemy tylko te cztery aktywować, czyżby? Okej, nie możemy bardziej przykrzywić. Czy z drugiej strony też mamy takie coś? Też mamy takie coś. Ale to co, nie mogę tego wpiąć, czy coś? No dobra. Musimy wymyślić, która by była właściwa. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Może zróbmy to obmywanie. Jaki jest pierwszy etap krzyżowania? Nie wiem, może jest na tej ulotce. Dziwne, że jest tylko 7 stacji. Widocznie to starsza tradycja. Jezus bierze krzyż, upada po raz pierwszy, spotyka swoją matkę. Święta Weronika obmywa mu twarz, a potem on upada po raz drugi. Następnie zostaje przybity do krzyża, a na końcu złożony do grobu. A tak, ale że bierze krzyż, to nie możemy takiej wody. Zobaczmy, czy to tutaj też nam zabije. Tak. Dobra. Pytanie jest, jak przykrzywić ten krzyż u góry, żeby świecił na drugą stronę. Wygląda jak kościół. Zostali ustawieni jak klinisi. No to chodzi o to otwarcie tego, ale jakby nie patrzeć, pierwsza będzie w takim razie. Niesie na plecach krzyż. Chyba musi teraz podnosić krzyż. Jezus do krzyża przybity. Czyli Lopez odtworzył całą drogę krzyżową za pomocą mumii. To chyba świętokradztwo. Wydaje mi się, teraz go niosą. Domyślałem się, że chodzi o sektę samej ulotki. Teraz go podnoszą. No tak. To obrzydliwe. Cieszę się, że... Możemy używać broni? Nie, nie możemy używać broni. Ten napis. Nie bój się tych, którzy zabijają ciało, ale nie potrafią zabić duszy. To było do nas? Nie pozwól Lopezowi, muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. To jedyną, w której nie
dostaliśmy była ta, a w zeszłym się nie wydaje, że to była poprawna. Mi się wydaje, że my musimy dotknąć którąś z tamtych stron, ale jeszcze to zobaczmy. Okej. Nie widzę jakiejś logiki w tym, co teraz się stało. Bo niby dlaczego to była właściwa stacja, ukrzyżowanie. Jeden z tym tropem. To ostatnie będzie prawne. Aczkolwiek wydaje mi się, że będziemy to powtarzać. No nie, udało się. W związku z tym, że teraz powinna być stacja ukrzyżowania, bo oni byli na pięciu poprzednich, no może tak to miało być. Położył się i umarł. To się mogło wydarzyć. Lopez kazał swojemu uczniowi to zamurować, a potem... Żadnych świadków. No to Lara to rozwali. Znaleźliśmy, co szukaliśmy. Jedynie z moich dłoni przeznaczenie przejąć może wyłącznie ktoś czysty i sprawiedliwy. To chyba o tobie. Wyprowadził nas w pole i sabotował wszystkie poszlaki. By trójca nie znalazła skrzyni. Ani mieszkańców Paititi. To pochłonęło go całkowicie. Chyba jednak coś aktywowali się. Trzęsienie ziemi. Okej. Takich punktów z powietrzem do nabrania. Przypuszczam, że mamy po prostu szybko płynąć. Dobrze sobie Lara radzi. Będzie ciasno. Ciekawe widoki. Nasza bohaterka słabnie. Dobrze, mamy ten umiejętność pływania długiego pod wodą.
Gdzie ona jest? Nie wiem. Po prostu oddaj mi skrzynię. Pierdol się! Koniec rozmowy. Alaro! Stój! Pozwól mu odejść. No i taki nieoczekiwany zwrot akcji. Wypuść go. Wtedy oddam ci skrzynię. Lara, co ty robisz? Straciłam już dość ludzi. Wiem o tym. Twój ojciec był geniuszem. Straciłam go, zanim mogłam to zrozumieć. Przyjaźniliśmy się. Lecz miał jakąś obsesję. Nie znałeś go. Nie widział tego, jak niszczycielskie mogły być efekty jego pracy. Trzeba było to przerwać! Ty kazałeś go zabić. Miał zamiar ujawnić wszystkim informacje o Paititi. Wszystko, co kocham, no o co walczyłem! Zniszczyłby cały mój świat. A co z moim światem? Przestań, Lara. Nie sądzisz, że to to samo? To samo? Dla 9-letniej dziewczynki byłam dzieckiem! Zbyt dużo leżało wtedy na szali. Chodziło o całą cywilizację, setki lat niepodległości, tysiące istnień. Nie miałem wyboru. Zawsze jest jakiś wybór. Nie jest za późno. Pokłoń się Unuratu i uratuj słońce. Nie. Zagrożenie trzeba usunąć. Ty żałosny, egoistyczny, tchórzliwy morderca. A ty, Laro, ile istnień zabiłaś? I niby w imię czego? Lara, uciekaj! Zatrzymać go! Zobaczmy, jak mu przyjmiemy akcję. Ciekawy rozwój wydarzeń. Już teraz wiemy, co się stało z Olsem Larym. Jestem diabła. Jeszcze nie mam kontroli nad Larą. To nie był Rurk? Ten, co właśnie przebiegł obok? Tak. Powinniśmy go wywołać? Cholera, nie. Jeśli coś się dla nas zmieni, to nam o tym powie. Przeładujmy. Na pewno była jakaś cichsza opcja. Ale... trudno. Musimy tylko uważać na naboje, ale... mam nadzieję, że będziemy z nich znajdywać. Chyba my nie mamy pełnych naboi, to ja nie wiem. Ale tutaj na spokojnie sobie pozbieramy. Więcej nie umiem. Błąd gry, fajnie. Właśnie przebiegł. Jak to mówią o shit, here we go again. Cholera, nie. Jeśli coś się dla nas zmieni, to nam o tym powie. Jeszcze raz to samo.
Dobra, przeładowujemy. Może tym razem się nie zatnie gra. A jak się zatnie, to się zatnie, cóż zrobić. Chyba są cichsze opcje na przejście tej rozgrywki. Mógłbym się umorusać w błocie i chyba tak zrobię, żeby już być zabezpieczonym. Teraz tak, tego nam dużo się naboi nazbierało, więc będziemy teraz z tym pistolecikiem chodzić. Tutaj mamy jakieś kanistry, czy znajdziemy jakieś, nie ma nic tutaj, skrzynek. Trzeba uważać po prostu na to, żeby nam się nie skończyły nabojem. Tu Rourke, Johna Majawa ma skrzynię, a Lara Croft została zauważona w kościele. Znajdźcie ich! Zostawili ją samą w kościele. Dobra. Ups. Jak mówiłem, trzeba pamiętać o naładowanym karabinku, zanim wejdziemy w takie akcje. Dobra, trochę inaczej teraz to zagramy. Zostawili ją samą w kościele? To był kompletny chaos. Oczywiście, ale to Croft. Mieliśmy tam większe zmartwienia, do cholery. Dobra, umorusajmy się w tym błotku. Jak on niby zamierza uciec? Tam nie ma czegoś, co by mógł wybuchnąć? Nie bardzo. Spróbujemy. To też się dobrze nie skończy. Czy może trzeba spróbować jakiegoś cichszego rozwiązania? Zostawili ją samą w kościele? To był kompletny chaos. Oczywiście. Albo ale to Croft. Mieliśmy tam większe zmartwienia, do cholery. Przeładujmy. Tylko na tyle cię stać. Dobra, mamy pełny bak. Johna, gdzie amunicję. Jesteś? Jestem na polu trzcinowym. Nie widzą mnie. Nie pokazuj się. Jestem w drodze. Okej. Pozbierajmy tutaj przede wszystkim amunicję. Jak my stoimy jeszcze, to coś jest ciekawego, co takiego? Nie mogę tego podnieść. Trudno. Krok. Dobra, mamy tutaj do pełna. Pistolet mamy do pełna. To dobrze, bo na tych ciężko uzbrojonych lepiej z shotgunem. Obejdziemy tutaj jeszcze naokoło, zobaczymy, czy nie ma jakichś ciekawych. Nie, to takie odłóżmy. Tam coś jest. Pro. No i dobra, teraz on mi tutaj pokazuje na ten krzyż cały czas, więc pojedziemy, zobaczymy, co na tym krzyżu słychać. Tutaj nic nie ma. Dobra. W takim momencie zakończymy sobie dzisiejszy odcinek, więc to był taki łączony. Nie będę go przedłużał. Ja sobie tutaj na spokojnie zapiszę grę. I was zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Dziękuję za dotrwanie do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajki, komentarze. A jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał i do następnego. Pozdrawiam.